Zakończyło się tegoroczne koncertowe lato nad Jeziorem Kozienickim. W każdy piątek, od 6 lipca do 17 sierpnia, na tarasie widokowym Ośrodka Rekreacji i Turystyki odbywały się koncerty. Z naszą kamerą odwiedziliśmy ostatni z nich. Mamy ostatni koncert, myślę, że przerosło to nasze oczekiwania, chociaż mówię, to jest efekt pracy kilkuletniej. Zaczynaliśmy 4-5 lat temu koncertami. Najpierw Marcin Jóźwik, dzisiaj w tym roku doszła do nas jeszcze jedna para, małżeństwo, Małgosia i Kamil Koksa. I myślę, że taka mieszanka trochę klasyki, trochę jazzu, trochę muzyki lat 60. 70. wyszła rewelacyjnie. No i pogoda w tym roku super dopisała. Oprócz wspomnianych Marcina Jóźwika, Kamila i Małgorzaty Koksy, przed kozienicką publicznością gościnnie występowali również Marcin Bartosiewicz oraz Sylwester Budzisz. Repertuar był zróżnicowany, ale ogólnie mówiąc było to letnie, wakacyjne granie. Nie zabrakło polskich i obcojęzycznych popularnych przebojów, jak również szant. Koncerty spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Jest to adresowane oczywiście dla mieszkańców tutaj miasta, gminy oraz tutaj turystów, którzy nas odwiedzają. Mamy stałych już jakby widzów, stałych słuchaczy, którzy sobie ten piątek jakby już w kalendarzu rezerwują i przychodzą co piątek, słuchają, ale też oczywiście osoby, które przyjeżdżają, odwiedzają, są, że tak pod wrażeniem, że takie rzeczy się dzieją tutaj w tym miejscu i bardzo sobie chwalą. I myślę, że przyszły rok będziemy kontynuować i dalej repertuar rozszerzać właśnie, żeby był lekki, przyjemny, wakacyjny. Nie inaczej było podczas ostatniego koncertu. Małgorzata i Kamil Koksa przygotowali na niego specjalny repertuar. Dzisiaj zagramy taki miszmasz i piosenki i po angielsku, i po polsku, po włosku, po francusku, po rosyjsku coś się jeszcze znajdzie. Także dla każdego coś dobrego. I będzie właśnie też klasyka polskiej piosenki, może jakiś jazz. Zebrani usłyszeli m.in. takie nieśmiertelne przeboje jak Obladi Oblada grupy The Beatles czy Sisara duetu Albano i Romina Power. Koncerty dały sporo frajdy nie tylko słuchaczom, ale i wykonawcom. Bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku możemy z moim mężem występować przed kozińską publicznością. Chcieliśmy podziękować panu dyrektorowi Kozińskiego Centrum Rekreacji i Sportu, panu Marcinowi Zmitrowiczowi za zaproszenie. Właśnie tutaj dzięki niemu jesteśmy i cieszymy się, że możemy umilać czas tutaj nad Jeziorem Kozienickim w piątki. Wszystkim artystom podziękowania za pośrednictwem naszej telewizji przesyła dyrektor Marcin Zmitrowicz. Chciałbym podziękować właśnie wykonawcom, że zrobili taką piękną aurę, taki klimat, że mamy, mówię, takie święto co piątek tutaj w Koźnicach i ludzie się fajnie bawią. Jak mówi dyrektor Kaceris, liczy, że przy następnej edycji koncertowego lata publiczność będzie się jeszcze lepiej bawić i ruszy do tańca na deskach tarasu widokowego.